na początku w ogóle był taki pomysł, żeby dobrać narrację do każdej kobiety. W zgodzie z jej zawodem, z jej przestrzenią, w której działa. Nie? No i jakoś one tam wpływały na te, inaczej się o każdym pisało. Tu jest też wywiad na przykład, wywiad jest akurat z panią Pelicę. No więc nie zawsze to jest ta forma reportażu, ale myślę, że najbliżej jest jednak do tego. Nie? Do tego zresztą. Na pewno to nie są suche biogramy. No nie, biogramy to nie są. Czy to nie ma trochę poezji, bo przeczytać fragment i dla mnie, jak po prostu jak usłyszała, powiedzmy takie, jak to mówiła, ta proza poetycka, czyli jakbyś no, tak snuła taką opowieść swojego postrzegania świata, jak byłaś w tej dla mnie to było coś niesamowitego, to takie impresyjne, takie wrażenie. Tak, dlatego ja właśnie mówiłam, że trzeba zacząć od fragmentu tej książki, bo ona jest pogranicza i ciężko określić jej konkretny zapis. Też taka idea, ja tak myślę, tak już czysto teoretycznie, że taka chyba jest idea pisania o kobietach przez kobiety, bo mam blisko. Która jest, to była artystka, więc tak ją tylko opisać. Taką, co myślisz, że jest kontrastowa, nie gorsza, tylko kontrastowa, nie wiem, opisałaś jakąś. Bo wiecie, bo to tak to było potem, po zakończeniu tej książki wyszło na to, że rzeczywiście te artystki najbardziej mnie inspirują. To by było nie tak łatwiej mi się pisze. A o tych kobietach tam, no to był taki lekarka, motylowka. No niestety słabki. Ale jest słabny szpital. Motylowa mieliśmy. Nie, to ja tak podałam jako przykład. Ktoś nigdy nie powiedział. No, znaczy, ja nie wierzę, że ty masz taśmę poetycką. Nie, napisane, tak bardzo. Bo to jest osoba. Już chciałam dokończyć. A ile postaci jest w tej książce? Postaci osób, nie postaci osób. 23 kobiety. 23 kobiety. To może ta Szkiełowicz woi, bo to jest siatarka. Siatka. Ona potem we Wrocławiu mieszka. Tutaj jeszcze mój syn mieszka. A córki poszły najpierw w sport i się rozjechały do Norwegii, a druga do Stanów, ale już wróciła, chyba też jest w Stanach. A drugi mieszka. Był początek czerwca 2018 roku, gdy postanowiłam zadzwonić do Halina Szkołowicz-Wojna. Byłam wówczas w Kuźnicy na Półwyspie Helskim. Rankami, wieczorami pracowałam, środek dnia spędzałam na przyjemnościach. Swoją bohaterkę znalazłam na stronie Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu. Dzwoniłam wiele razy, ale nikt nie odbierał. Miesiąc później dotarła do mnie wiadomość, że chorowała na nowotwór i zmarła 22 czerwca w wieku 71 lat. Dzwonię do prezesa Rady Olimpijskiej, ale nie odbiera. Przeglądam więc internet poszukiwanych śladów, czytelni znajduje, odnajduje archiwalnia. Mam kilka artykułów, wywiadów, nagrani telewizji, teletopsy, desy z Urzędu Miasta, gdzie moja bohaterka odbiera tytuł zasłużonej dla miasta Świdnicy w 2016 roku. Uroczystość odbyła się podczas posiedzenia Rady Miejskiej w obecności młodych siatkarek, aktualnych zawodniczych klubu MKS Polonia Świdnica. Pani prezydent Beata Moskal-Słaniewska, oprócz wręczenia nagrody, wyraża podziękowania za lata pracy na rzecz świdnickiego sportu, zdobywania medali i rozsławiania miasta. Bo to tu, mieszkając, Halina Szkiełowicz została powołana do reprezentacji kraju i wraz z drużyną zajęła brąz na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. Tym samym jest to jedna z najbardziej utytułowanych siatkarek świdnickiego klubu Polski świata. Ostatecznie z pomocą przychodzi Michał Bóg, odnajduje Iwonę Wojną, córka Halina Szkiełowicz. Tu kolejny raz mam szczęście. Akurat wszystkie dzieci mojej bohaterki są w Polsce. Dodatkowo we Wrocławiu. Umawiamy się w połowie tygodnia. Docieram na miejsce, z którego roztacza się widok na Sky Tower. Na klatce schodowej wita mnie Iwona Wojno. Chodzimy dalej, poznaję Annę i Grzegorza. Wszyscy wyżsi ode mnie o jakieś 30 centymetrów. To był piękny. I dociera do mnie, że nie mogło być inaczej. Dzieci siatkarki i judoki muszą być słusznego wzrostu. Siadamy przy stole, gdzie dysproporcja się wyrównuje. Opowiadam chwilę o książce i zaczynamy rozmowę od słupska, w którym 4 lutego 1947 roku urodziła się Halina Szkiełowicz. Przygodę z siatkówką rozpoczęła w wieku 13 lat w klubie Czarni Słupsk, później zaś WKS Słupia, co wiązało się z zabawną historią wspomnianą
przez szefkarkę wywiadem. Wojsko za to, że Halina u nich trenowała, co jakiś czas pomagało rodzinie workiem ziemniaków. Na mistrzostwach Polski, juniorek, no to takie fajne było, te ich historie takie domowe, zaraz coś takie znajdę. No takie śmieszne było. Igrzyska w Meksyku. Ona podobno bardzo pracowita była, bardzo. Tylko to się liczyło. Po przyborku ziemniaków to musiała być pracowita. W ogóle popatrzcie, jaka różnica czasu teraz. Prawda? Polacy są celebrytami, a tu wolę ziemniaków. W opowieściach rodzinnych jest wiele zabawnych historii. Siostra Szkiełowicz prowadziły intensywne życie sportowe, stale kursowały, aha, bo ona jeszcze siostra Haliny trenowała w Świdnicy, w Polonii. I chyba jeszcze jedna. Chyba trzy te siostry, tak systematycznie z Słupska przyjeżdżały do Polonii. I zaczynały treningi. A Polonia? A potem Siatkarski, tak? Siatkarski. I później, jak zmarł ojciec, to matka przyjechała do Świdnicy i się osiedliła. I oni są do dzisiaj. Siostra Szkiełowicz prowadziła intensywne życie sportowe, stale kursowały pomiędzy kolejnymi turniejami, często mijając się w przenośnym i dosłownym znaczeniu. Najbardziej spektakularna sytuacja miała miejsce na dworcu w Berlinie Zachodnim. Był rok 74. Teresa wracała z turnieju w Paryżu. Celina jechała do Meksyku przez Paryż. Pociągi zatrzymały się na stacji. To były czasy komunistyczne. Nikt nie mógł wysiąść. To rodzina poprosiła, bym dodała to zdanie, mówiąc, że młodzi nie będą wiedzieli. Halina była wówczas w ciąży z drugą córką, Anną. Teresa była więc ciekawa, czy już urodziła. Obie uwięzione w swoich pociągach przekazywały sobie wiadomości, krzycząc z okien. Nieustanne podróże, później również z dziećmi, to kolejne zabawne akcje. Odgrzewanie butelek z mlekiem dla Anny na silniku auta. Albo ta historia, gdy Antoni Adam Wojno spóźniony odwoził córkę na samolot. Anna miała 4, może 5 lat. Halina trenowała wówczas we Włoszech. Przyjechała na lotnisko z trenerem, chcąc się pochwalić dzieckiem, a Anna wysiadła rozczochrana w dwóch różnych skarpetkach. Trudno nie wybuchnąć co chwilę śmiechem, słuchając tych zabawnych rodzinnych anegdot. Jeszcze możesz właśnie tak powiedzieć, że to nie jest twoja pierwsza książka, w której opisujesz ludzi, bo pierwszą był Czarny Pegas. I czy możesz o niej po prostu tej książce powiedzieć? No, Czarny Pegas to był taki przewodnik po artystach pochowanych na świnickich cmentarzach. I to był taki leksykon typowy, biogramy tam tylko się znajdowały i mapy cmentarzy. Też biblioteka. A tutaj jest natomiast, bo tam była właśnie mapa, to jest to mapa, tak. Mapa cmentarzy. Tam były mapy, które sama rysowałam. Tak, i organizowałaś marsz na te... Tak, takie co spacery co roku. Na święto z mamą. Ale nie lubiłam tych spacerów, to było okropne. Dlaczego nie lubiłaś? Lubiłam sama chodzić po tych cmentarzach, a nie lubiłam opowiadać. Tak, musiałam głośno mówić, na dworze było wszystko. Zimno było. Się mówiło, zimno było. Ciemno było. Ciemno. Ja tam byłam raz, moja mama mało nie wpadła do jakiegoś dołu, bo to się wydarzy, bo już jakiegoś dołu. Ale to jest też przestrzeń, tam była przestrzeń taka funeralna, czyli śmierć. No to piękna mapa ta Grześka Woźnego, który ze Świdnicy, takiego artysty, też pisarza, poety. I malarza. Chyba nawet... bardzo znam, no nawet chyba więcej maluję teraz niż piszecie. Więcej maluję. Też mieszkam w Świdnicy. Tak. I on to wszystko ręcznie malował. Każdy ten budynek mówi, że patrzył... Mogę dać kontakt, z góry, mogę dać kontakt, że jak się prace spodobają, to... Ale to są miejsca, gdzie te osoby... To są te budynki, tak, zaznaczone... Te osoby mieszkały, mieszkają? W jakikolwiek sposób związane. Związane. A to jest mapa dołączona do książki? Tak, na przykład w przypadku tych siatkarek, to jest... Możemy zobaczyć? To jest Polonia. Możecie puścić? I on patrzył, opowiadał mi, że patrzył na budynki z góry, jak one wyglądają, te dachy. Robiłem zdjęcia, żeby to wszystko odmalować. Niesamowitą pracę wykonał. A, i tu jest opis.
A czy w ogóle wszystkie te opowieści są o zmarłych świdniczankach? Czy któraś jeszcze żyje? Żyją, żyją, żyją jeszcze. Taka symboliczna, nie? Tak, bardzo ładnie. Ale bardzo świetny pomysł. No i ja widzę tutaj właśnie, według jakiego klucza wybierałaś te postaci też, wybrałaś je. Te kobiety. Tak, najpierw weszłam na stronę Urzędu Miasta i tam były kobiety, które zostały nagrodzone, tam honorowy obywatel chyba miasta jest i coś tam jeszcze, honorowy i jaki. Zasłużony. Dla nas. Tak. I to był jakiś punkt wyjścia, nie? Znalazłam te kobiety. No później, no wiadomo, te Anna Świdnik, no to takie typowe postaci na miasta. W początku miasta. Anna Świdnicka, księżna Agnieszka, no Maria Kunic, to też jest znana, znany zamieszkania Świdnicy. No i Niemcy, to też było dla mnie ważne, żeby to się nie ograniczało do lat po 45. To była ta historia kobieta na przestrzeni. No i tak Dorotea Tompilicz, to jedna z Niemek, to ja von Moltke. Von Moltke to jest od tego von Moltke. Skrzyżowej? Skrzyżowej, tak. Skrzyżowej. Znaczy tego krzyżu zwracona. Tak, tak. To jest grupa skrzyżowej, tak? Tak, tak. Krąg skrzyżowej. I ona zamieszkiwała Świdnicę, tak? Nie, ona, no właśnie, tu są, jest kilka takich postaci, którymi złamała moje zasady, tak, które miały obowiązywać w tej książce, czyli miejsce. No i tak, gdzie to złamała? Złamałam to właśnie przy Pomorskę, która właściwie tych Świdnicy wspomniała tylko statku Świdnicy. Po czym z Berlina przyjeżdżał do Świdnicy, tak. I później musiała dojechać do Krzyżowej albo dojść, jak nie było z pociągu. A to był szybki pociąg, to spieszny z Berlina, więc bardzo je to pasowało i zawsze te Świdnicy pisała na stacji. No i mąż też w sądzie pracował krótko w Świdnicy, jeszcze tak w czasie wojny. No to były jedyne związki ze Świdnicą. Tak. I ona jeszcze po wojnie, już jak Polacy przyjechali do miasta, to tam taki ładny opis jest, jak ona idzie, ona taką książkę dała, wspomnienia Krzyżowej, las tam, ileś 45. I ona ładnie to opisała, jak miasto się błyskawicznie zmieniło wraz z ludźmi, że oni mają inny styl życia prowadzą, inne obyczaje i miasto się totalnie zmieniło. Że wiarygodność tak szybko mogło się zmienić. Czekajcie, bo się coś włącza, przez ile lat się zmieniło? To błyskawicznie, nie, dwa miesiące Polacy przyjechali do miasta. Ta Świdnica nie była zniszczona, nie była zniszczona. To same ludzie zmienili. Tak. Ani charakter. Ale większość repatriantów była ze wschodu? Tak, z Wilna, z Lwowa na Ziemi. A które jeszcze w takim razie złamałaś? A jeszcze złamałam tę zasadę przy Antoninie Obral, która w ogóle nie ma żadnych związków z Świdnicą, oprócz tego, że tam zakupy się zrobiło. A jak to było zarządzanie tę drogę nie ma. No to jest postać, która mieszka w takiej wsi, to jest mniej więcej 10 km. A mieszkała w Świdnicą, no to wiesz. No to, a dlaczego? A dlatego, że to była osoba, która została nagrodzona medalem sprawiedliwych i w czasie wojny przechowała rodzinę Żydów. No i to takie moje pewnie też zboczenie, nie? Ale uznałam, że to jest ważne jednak, żeby ten Holokaust takie prześladuje, nie, że no tak nie mogę i nie znaleźć. Będzie też o to pytanie? Także no tutaj złamałam i czekajcie, to chyba wszystkie już złamałam. Dwie. Czyli dwie, tak. Jakoś nikt tego nie miał o to pretensji, nie wiem, jak to możliwe. No jednak jest ten obszar, ja bo miała. A wie dlaczego? Nie, bo nie myślę, no, że granice administracyjne
no to nie są granicami mentalnymi, bo nie jest tak ściśle. Tym, że ona nie miała też związków ze świnicą takich. Poza tym, Wasia, ty mieszkasz w świnicy, więc ty jakby w tym momencie anektujesz te kobiety, że one stają się jakby fragmentem twojego postrzegania. Ty je łączysz właśnie, bo ty jesteś mieszkanką świnicy. I pięknie to wytłumaczyłaś.